Cześć, witajcie serdecznie. Zapraszam Was na taki świąteczny film. Chciałam Wam pokazać dekoracje, które właśnie dzisiaj są Mikołajki, więc zrobiłam właśnie takie już dekoracje na święta, taki stroik razem z takim śnieżnym domkiem oraz taką świąteczną bombeczkę. I tutaj chciałam Wam pokazać materiały, które użyłam i które warto kupić, ponieważ się sprawdzą świetnie. Na pewno polecam Wam sztuczny śnieg w sprayu do wykonania właśnie takiej dekoracji. Polecam Wam też taką glinę rzeźbiarską. Ja akurat mam w takim kolorze kawy z mlekiem, ale można właśnie ją ośnieżyć, pomalować na biało i też bardzo fajnie się przyda do modelowania, do zrobienia takiego domku, żeby zrobić okna, drzwi czy przyczepić dachówkę, bo tutaj są akurat elementy z dużej szyszki. Także polecam około 5 zł. Sztuczny śnieg też 5 zł. Brokat srebrny się przyda, zwykły taki klej biały. No i kokardki na pewno też, jedna cieńsza, druga grubsza, zielona i czerwona. Oraz też kupiłam taką plastelinę szkolną, która również fajnie ozdabia takie elementy. Takie bombki znajdziecie też w Rossmanie, mini świeczki, srebrny brokat, no i taki domek, który właśnie tutaj zrobiłam w połączeniu razem ze stroikiem. Jest to taka oryginalna dekoracja świąteczna. Wykonałam też tutaj technikę decoupage, czyli przyklejanie serwetki właśnie na plastikową butelkę tutaj po napoju. No i stworzyłam taką scenerię zimową, także taki ciekawy stroik, uważam, zupełnie w innym charakterze, takim bardzo odważnym, świątecznym. Bardzo mi się podobają kolory właśnie czerwony z zielonym, ze srebrem, niebieski, także tak troszeczkę granatu, żeby pokazywał taki mróz. Sople zrobiłam też z kleju na gorąco, także taka dekoracja wyszła. Także słuchajcie, zachęcam Was do stworzenia takich ciekawych stroików. Jest to kilka dobrych godzin pracy, ale myślę, że efekt jest bardzo przyjemny. Także pozdrawiam serdecznie, subskrybujcie kanał, czekam na Wasze wiadomości, komentarze. Życzę Wam wesołych, zdrowych, pogodnych, radosnych, rodzinnych świąt i wszystkiego najlepszego w nowym roku. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Dziękuję Wam za Wasze wsparcie, za to, że oglądacie, że kanał się rozwija, że jesteście ze mną. No i wszystkiego dobrego. Dzisiaj są Mikołajki, także pozdrawiam Was bardzo, bardzo serdecznie i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.